tych pięknych okolicznościach przyrody i pogody, jak powiedziałby Jan Himilsbach, jesteśmy z kamerą w szkole podstawowej nr 3 w Myśliborzu. Rok szkolny powoli dobiega końca, a tutaj odbywa się festyn rodzinny. A co to za festyn, z jakiej okazji, opowie nam dyrektor Roman Rutkowski. Festyn organizowany jest z okazji zakończenia roku szkolnego, który już mamy niedługo, za 2 tygodnie. Organizujemy go po raz drugi. Mam nadzieję, że to już wejdzie cyklicznie do naszego kalendarza i co roku będziemy taki festyn organizować. No, przewidujemy troszeczkę dzisiaj atrakcji dla dzieci, bo dzieci, wiadomo, muszą mieć coś zorganizowanego. Tak, widzicie, są występy już od początku. Najpierw dzieci klas 0-3, później 4-6. Przedstawiają swoje możliwości, to, co, czego się nauczyły. Cieszy się, że jest dosyć dużo rodziców. Pogoda nam dopisuje, bo nie jest tak gorąco, jak było wczoraj, także jest bardzo sympatycznie. Oprócz straży pożarnej, którą widzimy za nami, będzie także jeszcze i policja, i pogotowie ratunkowe, też ze sprzętem, gdzie będą mogli dzieci oglądać to. Oprócz tego przewidujemy około godziny 11 strzelanie jeszcze dla chętnych dzieci i dorosłych. Także dodatkowo jeszcze będą mogli sprawdzić swoje oko, jakie mają, i dzieci, i dorośli. No i atrakcje takie jak ciasto, sprzedaż ciasta za symboliczną złotówkę, to organizują rodzice, no, chcą zebrać troszkę funduszy i tak te fundusze potem wrócą dla dzieci na nagrody, także no, szczytny cel. Oprócz tego ciasta będzie przysłowiowa pajda ze smalcem, kiełbaska z grilla, grochówka, także troszeczkę tego wszystkiego przewidujemy, no pogodamy się, że nas nie zawiedzie. Powiedziałeś wszystko i ja już nie mam drugiego i trzeciego pytania, bo liczyłem na to, że może się połowie zatrzymasz, to ja będę mógł o coś zapytać, ale wszystko zostało powiedziane. Powiedzmy to po raz kolejny, chociaż już o tym mówiliśmy, ale będą nas oglądali widzowie spoza Myśliborza, że wy tu macie niesamowicie korzystne warunki do urządzenia tego typu właśnie imprez, uroczystości, pikników. No to jest po prostu przepięknie, ogromny teren, zielony, nawet jest jakiś pagórek, jest boisko trawiaste. No jeżeli chodzi o warunki do tego typu pikników i nie tylko, to można wam pozazdrościć. No myślę, że mam najlepsze, przynajmniej w gminie Myślibórz, nie wiem jak w powiecie to wygląda, ale już mogę powiedzieć, że niedługo to boisko, które w tej chwili Krzysiu kręci, już będzie wyglądało inaczej, bo tutaj powstanie Orlik. Prawdopodobnie już w lipcu wejdą roboty budowlane i będzie rozpocznie się budowa Orlika, także mam nadzieję, że do końca roku, bo taki jest termin, będzie Orlik oddany i będziemy dodatkowo jeszcze mieli boisko i do piłki nożnej, i do koszykówki, tak jak to jest na ulicy Strzeleckiej. A to już jest pewna informacja, tak? Tę samą informację taką, że to jest już na 100%. Oprócz tego wczoraj dostałem informację od wicestarosty Wojciecha Wytkiewicza, który potwierdził, że dostali informację z Warszawy o termomodernizacji. Projekt przeszedł, także w tym roku rozpoczną się wszystkie procedury przetargowe i mam nadzieję, że ostatnia to jest zima przed nami w tych warunkach. Szkoła, która ma 22 lata, no, trzeba trochę ją doinwestować. Także na wiosnę 2011 roku rozpocznie się termomodernizacja. Jest to też potwierdzone już oficjalnie wczoraj przez wicestarostę. Z jednej strony to oczywiście dobrze, bo przybędzie naszemu miastu i twoim uczniom kolejny obiekt sportowy, ale mam nadzieję, bo to Orlik, wiadomo, nawierzchnia sztuczna, ale mam nadzieję, że tutaj tej takiej trawy, bo ona też jest, no, stanowi o uroku waszej szkoły, że oprócz tego Orlika, tego terenu trawiastego zostanie trochę. Tak, Orlik będzie tylko tutaj na miejscu boiska do piłki nożnej. Te boiska, które mają do piłki koszykowej, mają być za górką na tym boisku asfaltowym, a pozostała część, praktycznie to jest jedna czwarta, może będzie trawy zabrane, pozostałe 3/4 zostanie taki, jak jest obecnie. Skoro mówimy o zieleni, chciałbym zapytać o drzewka, które, z tego co wiem, przekazała wam pani nadleśniczy Maria Brzozowska. Myśmy inicjowali tą akcję 740 drzew na 740-lecie miasta i poprosiłeś mnie ty, aby załatwić, aby zasponsorowała pani Maria, właściwie nadleśnictwo, wam te drzewka. Gdzie one zostały posadzone, kto je sadził? Zostały posadzone przed szkołą i tutaj na tym terenie, ale bliżej tam płotów, bo tam nasadzamy te drzewka. Te drzewka osadzała pani Barbara Świętochowska razem z uczniami, które chodzą na kółko ekologiczne, bo to tym bardziej jeszcze dla tych uczniów było to ważne. Także akcja została nagłośniona w szkole. Wszyscy wiedzieli, że takie drzewka mamy, nasadzamy z okazji właśnie 740-lecia powstania praw miejskich w Myśliborzu. Czyli wy też się prężnie w tą akcję włączyliście. Serdecznie wam dziękujemy. Tak jak wspomniałem we wstępie, rok szkolny dobiega końca. Jaki to był rok szkolny dla twojej szkoły?
No, jestem zadowolony, także myślę, że wszyscy pracownicy szkoły jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że jak otrzymaliśmy już wyniki sprawdzianu zewnętrznego i ten wynik nawet nas zaskoczył, nie spodziewaliśmy, że będzie tak wysoki. Dokładnie teraz nie podam, ale tak jak pamiętam, średnia kraju jest 24 chyba i pół. My mamy 25-65, czyli ponad procent więcej od średniej krajowej, a jeśli chodzi o średnią województwa i powiatu, no to jest dużo, zdecydowanie dużo więcej. Z tego co wiem, mamy najwyższy wynik ze szkół w gminie Myślibórz. Jak wygląda w powiecie, nie wiem, bo to jest ciężko sprawdzenie, dlatego że każda szkoła ma swój klucz, który może wejść i odczytać swoje wyniki. No ale myślę, że te wyniki na pewno będzie miał kierownik Wydziału Oświaty, pan Stanisław Uranowski, i on będzie wiedział szczegółowo, jak to wygląda na szkoła pana na tle powiatu, ale jeśli chodzi o kraj, województwo, gminy, to jesteśmy bardzo wysoko, no i w gminie najlepszy wynik. Przed nami wakacje. Wiadomo, że uczniowie prawie 2,5 miesiąca będą odpoczywali, ale z tego co wiem, to nauczyciele nie do końca. To nie jest tak, że oni mają tyle wolnego, mają jakieś tam obowiązki, również w czasie wakacji. Tak, no my nie kończymy 25 czerwca roku szkolnego. Mamy jeszcze 28 czerwca poniedziałek radę podsumowującą. Oprócz tego nauczyciele jeszcze muszą przygotować zaplecza, posprzątać, poukładać to wszystko na wakacje. No i w połowie sierpnia już przychodzą do pracy, żeby też przygotować klasy na rozpoczęcie roku szkolnego, to wszystko poukładać. Oprócz tego rada pedagogiczna jest inaugurująca, także wygląda to, że to jest ponad 2 miesiące, a tak policzy, no to myślę, że wyjdzie no dobry miesiąc wolnego. Tak to wygląda. Dziękuję za rozmowę, a Państwa zapraszam na dalszy ciąg relacji z festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Myślibórzu. Ja też dziękuję bardzo, dziękuję, że telewizja mogła tu u nas gościć i cieszymy się bardzo. Dzięki. To jest Julka, proszę bardzo, ona ma takie parcie na szkło, że się przywitała zanim ją przedstawiłem. Ona będzie prawdopodobnie jakąś gwiazdą, ja dlatego robię z nią rozmowę, bo jak będzie wielką gwiazdą, to może będę miał z tego jakieś profity. Z Julką rozmawiamy już po raz drugi, raz robiłem z nią wywiad po jej występie na Dniach Myślibórza. Jeszcze jak biegałam. Jeszcze jak biegała, tak. Z tym, że wtedy nic nie mówiła, bo biegła, bo musiała mieć uregulowany oddech. Jula, powiedz, ty jesteś uczennicą tej szkoły. Ale tak szczerze, wiesz, bo my kręcimy dużo różnych imprez, rozmów, nie zawsze ludzie mówią szczerze, szczególnie w tym okresie przedwyborczym. W związku z tym oczekuję od ciebie szczerości. Co tu jest najfajniejszego w tej szkole? Co ci się najbardziej podoba w tej szkole? W tej szkole najbardziej mi się podoba WF. Aha. Jak mnie pytali, jak byłem w twoim wieku, to mówiłem co drugi dzwonek. Drugi, czwarty, szósty i tak dalej. Wiesz czemu? Bo są dzwonki na przerwę. No dobrze, a którego nauczyciela najbardziej lubisz? Panią Urszulę Figiel. A czego cię uczy? Polskiego, WF-u, no matematyki, różnych. Aha, bo ja ciągle zapominam, że jesteś w takiej klasie, że jeden nauczyciel cię uczy różnych przedmiotów. No a w takim razie powiedz, skoro to ma być szczera rozmowa, co ci się najbardziej nie podoba w tej szkole? Lekcje. Rozmowa jest szczera rzeczywiście. No dobrze, która lekcja ci się najbardziej nie podoba? Polskiego i matematyki. A najbardziej WF-u. No dobrze, to w zasadzie tyle, rzeczywiście. Byłaś bardzo szczera, dziękuję. Jeżeli chcesz jeszcze coś powiedzieć, bo mamy powiedzmy 15 sekund nagrania, to proszę bardzo, tu jest do twojej dyspozycji kamera i mikrofon. Pozdrowić kogoś czy cokolwiek. Pozdrawiam rodziców i to tyle. I rodzinę. Dziękuję bardzo. To była Julka, gwiazda.